Bardzo serdecznie witamy Państwa na spotkaniu autorskim z panią Letancji Citek, autorką książki Sama na drodze. Bardzo się cieszę, że Państwo tutaj się z nami spotkali, przede wszystkim z autorką, bo to jest takie debiutanckie spotkanie. Czym z takim wzmocnieniem to na pewno damy sobie radę, ja już nie będę się powtarzać. Pani Letancji Citek, autorka książki Sama na drodze, jest naszym gościem. Witamy serdecznie. Jest też znakomity aktor, pan Ryszard Rączewski, który uświetni nasze spotkanie, przeczyta kilka fragmentów z książki pani Letancji Citek. Będzie to jak zwykle znakomita interpretacja. Bardzo dziękujemy, że pan zgodził się wziąć udział w tym spotkaniu. A państwa zapraszam do takiego interaktywnego udziału, ponieważ państwo znają panią Letancję bardzo długo. Ja miałam przyjemność spotkać panią Letancję dzisiaj przed południem, ale już mam wrażenie, że znamy się bardzo długo. Ale państwo mają ze sobą lata przyjaźni, więc mam nadzieję, że wspólnie poprowadzimy to spotkanie. Spotkanie jest otwarte, zachęcam, mikrofony jak widać działają, także serdecznie państwa zapraszam. I od razu pierwsze pytanie do naszego gościa, do naszej autorki. Tytuł Sama na drodze. Sama na drodze pojawia się i przewija się w całej książce. To jest pewna metafora losu. Czy tak możemy to odczytywać? Ja już pozwolę sobie usiąść. No mnie się widać, że tak można zrozumieć, że pomimo, tutaj chodzi książka właśnie o moim dzieciństwie. Tak krótko, to jest to, że ja zostałam przed wojny zawieruszona i mieszkałam z dala od mojej mamy i siostry. No i można powiedzieć, że wśród członków mojej rodziny, bardzo kochającej rodziny, mimo wszystko czuję, jakbym była czasem sama. Sama, ale nie samotna. Nie, nie samotna. Sama po prostu taka wyrafinowana samotność, niewymuszona samotność, można by tak powiedzieć. Chociaż w książce są takie momenty, kiedy możemy to interpretować właśnie w taki sposób, że pani się jednak czasami czuła samotna, zwłaszcza na początku rozłąki z rodziną. To był chyba taki najtrudniejszy okres dla pani po śmierci taty, kiedy przyjechała pani do dziadków, tak się zaczyna książka. I nagle pani decyduje, że zostaje pani z babcią, nie wraca pani z mamą i z siostrą. Tak. To jest dziwne, że wystarczyło mi jedno zdanie i zdecydowałam po prostu, żeby nie pojechać do mamy. Ale dlaczego? No to dowiecie się dlaczego w książce. No właśnie, nie będziemy zdradzać, bo to między wierszami jest dość dokładnie do przeczytania, tak? Dlaczego pani zdecydowała się zostać na wsi z babcią i pewnie dlatego te losy potoczyły się tak, a nie inaczej. Być może byłaby pani teraz zupełnie w innym miejscu, nie tutaj z nami na promocji, gdyby pani wtedy z babcią nie została. Tak, mnie się wydaje, że zbieg okoliczności, który czasem stwarza właśnie historię, i gdybym właśnie ten momencik bardzo mały, bym się decydowała pojechać do mamy, to może nie byłoby książki. Sama na drodze. Bo wtedy to już razem na drodze. Tak mi się wydaje. Także dziękujemy bardzo, że jednak się pani zdecydowała zostać. Dzięki temu możemy się tutaj wspólnie spotkać i o tej książce rozmawiać. A teraz ja poproszę pana Ryszarda Rączewskiego o przeczytanie pierwszego fragmentu. Proszę państwa, czytanie książki po raz pierwszy, każdej książki, a już szczególnie książki, którą napisała nasza wieloletnia przyjaciółka, tak jak pierwsza miłość. Ja tak się czuję, jak zakochany człowiek, który po raz pierwszy ujrzał zakochaną. To jest właśnie Letan. Pozwolą państwo, że ja będę czytał na siedząco, bo trzymać muszę mikrofon, a także i książkę. I to jest przedmowa do wydania polskiego. Życie każdego z nas jest opowieścią. Czasem zapisuje się nie tylko w pamięci, w naszej pamięci, ale i w pamięci innych. Czasem staje się tematem książki, filmu, przybiera formę opowieści przekazywanej z ust do ust,
ale w większości przypadków toczy się własnym, cichym biegiem, przemija w milczeniu życie. Niezależnie od tego, czy spokojne, czy burzliwe, zawsze jest niepowtarzalne i wyjątkowe. Pisząc samą na drodze, zbliżałam się do 70, aby móc poświęcić się pisaniu, co odczuwałam jako wewnętrzną potrzebę przez całe życie. Definitywnie pożegnałam się z pracą architekta, choć ją kochałam i zawsze mnie pociągała. Opierałam się na własnych, bogatych i burzliwych przeżyciach. Książka ta nie jest jednak ani biografią, ani relacją historyczną, jakkolwiek zawiera opis wielu wydarzeń związanych ze mną, moją rodziną i ojczyzną. Sama na drodze została wydana w 2009 roku w Wietnamie. Zależało mi na tym, aby ukazała się także w Polsce, i sama przełożyłam ją na język polski. Czuję się z Polską głęboko związana. To tutaj spędziłam młodość. Tutaj znalazłam towarzysza życia, tutaj mam rodzinę i wielu, wielu przyjaciół. Dalsze koleje losu głównej bohaterki Ani opisuję tym razem od razu po polsku, w przygotowywanej obecnie książce Na rozdrożu. Jej akcja toczy się w latach 1955-1979. Bohaterka studiuje w Polsce, a później wyjeżdża do Norwegii. Jest to opowieść o jej młodości i o miłości do Polaka, z którym się wiąże. Ta miłość ma wysoką cenę. Przez 20 lat Ann nie może odwiedzić Wietnamu. Dopiero w 1979 roku otrzymuje zgodę na wizytę w ojczystym kraju. Książkę Sama na drodze napisałam przede wszystkim dla moich bliskich, ale i dla rodaków, których nie znam, dla tych, którzy są wśród nas, wciąż są wśród nas, i dla tych, których już nie ma. Dla ziemi moich przodków, która ukształtowała mnie taką, jaką dzisiaj jestem. Dla tych, którzy chcieliby poznać mój kraj, jego tradycje, obyczaje, życie codzienne, a także szacunek i wdzięczność, jaką żywią Wietnamczycy wobec przodków. Pisałam również dla siebie, aby odtworzyć okres mojego życia, który należy już do przeszłości. Letan Sitek. Bardzo dziękujemy za pierwszy fragment, to jest wstęp. I szczerze mówiąc, panie Ryszardzie, tu już kilka pytań w tej chwili mogę schować do szuflady, bo wiele państwo się dowiedzieli już z tego wstępu. Nasunęła mi się teraz tutaj spontanicznie taka uwaga, bo imię Ann, to jest naturalne, że pani trochę pobawiła się swoim własnym imieniem, Letan, tak? Z tego te. No więc właśnie. I też troszkę ta historia i historia, która będzie miała ciąg dalszy w książkach, przypomina jakoś tak Anię ze Zielonego Wzgórza. Czy to jest też jedna z pani bohaterek? Czy pani czytała, będąc dzieckiem, Anię z Zielonego Wzgórza, albo potem? Tym razem to Ann to wybrałam przede wszystkim dlatego, że to jest drugie nazwy mojej prowincji. Moja prowincja rodzinna się nazywa imię Ann. I to jest Ann. Ann też jest imię polskie mojego drugiego syna. A Ann jest bardzo łatwo po prostu Polakom czytać. Bo piszą tą książkę, to miał już na myśl was, nie Wietnamczyków. I dlatego wybrałam właśnie imię Ann.
Zresztą imię jest międzynarodowe, bardzo uniwersalne. Myślę, że pod każdą szerokością geograficzną nikt nie będzie miał z tym problemu. W takim razie, ile w tej książce jest procentowo pani biografii, a ile jest fikcji literackiej? Bo mam wrażenie, że jednak no, jest to autobiografia w dużej mierze. Pani ma rację. To jest autobiografia. Mhm. Belestyzowana, można by powiedzieć. Tak. Dużo w tym jest osobistych przeżyć. Oczywiście jak piszę tego rodzaju książkę, prawda, dramatyzowane, to co dodaję, co odejmuję, prawda, głazi, rozmucha, ale tak esencja to jest to, co piszę, tak, że tak powiem, serca. Czy jak pani decydowała się na napisanie książki, to miał być to taki rodzaj terapii dla pani, własnej terapii? Bo jak państwo się przekonają, albo już się państwo przekonali, czytając książkę, no dzieciństwo pani Letan było co najmniej burzliwe, mówiąc łagodnie. Bardzo wiele dramatycznych wydarzeń, bardzo szybka dorosłość, szybkie dojrzewanie. Była wtedy wojna, oddzielenie od rodziców, śmierć ojca, śmierć rodzeństwa, także no nie było to błogie dzieciństwo, takie, jakie możemy sobie wyobrazić. To jest... Dla mnie było przyjemnością napisać tego, chociaż przeżywałam wszystko na nowo. Ale nawet jak nie pisząc o tym wszystkim, to przeżywam mimo wszystko jeszcze do dziś, od czasu do czasu. Ale tak po cichu. A tak to dzielę się z wami właśnie moim przeżyciem. A kto był pierwszym czytelnikiem książki? Czy pani się dzieliła fragmentami, na przykład pisząc książkę z kimś bliskim? Moim pierwszym, z którym dzielę, co piszę, to jest mój mąż, Ryszard. Najpierw miałam pisać tylko dla siebie, dla rodziny, żeby przekazać właśnie rodzinie, co się w ogóle w naszym rodu się działo. Skąd oni pochodzili, bo bardzo dużo właśnie z młodego pokolenia nie wiedzą o tym, albo bardzo mało. A w trakcie pisania i rozmowy z moim mężem, który jest moim pierwszym pomocnikiem, pierwszym redaktorem, pierwszym po prostu krytykiem również, absolutnie, on krytykuje mnie bezlitośnie. Okrutnik, tak, ale dzięki temu to może forma książka stała się raczej o wiele lepsza. No i sam uważał, że ta książka nie powinna być tylko dla rodziny. Powinna być też dla innych. I wtedy właśnie myślałam o tym. I konsultowałam się, jak pojechałam do Wietnamu i dałam moim braciom, rodzinie, stryjom, ciociom czytać i wszyscy uważają, że powinno być dla innych, bo to jest ciekawe dla innych również. Ja mam dwa egzemplarze. Jeden oryginalny, z prawdziwymi nazwami, ludzi, osoby, miejscowości, absolutnie wierne z tym, prawie że historyczny. Ale jak już dla publiczności, to musiałam zmienić. To miałam strasznie dużo kłopotu, bo mi się wszystko kręciło w głowie i te nazwy, imiona się musiałam wiele razy po prostu poprawiać. Ale z książki wynika, że ma pani doskonałą pamięć, właściwie fotograficzną, bo detale, które tutaj znajdujemy, świadczą o tym, że to bardzo, bardzo gdzieś pani zapadło w pamięć. Czy pani musiała jakoś odtwarzać, korzystać z jakichś źródeł historycznych, sięgać właśnie do encyklopedii, żeby sobie to odtworzyć? Tam troszkę właśnie historycznych, jeśli chodzi o działalności patriotyczne i tak dalej, to sięgałam. Albo do literatury, albo przez internet, albo przez moich starszych w rodzinie. A większość to jest co się wryło we mnie, tak w dzieciństwie. Ja to tak na pamięć piszę to bez kłopotów. No i pisałam przez całe życie pamiętnik i okazało się, że pisze się pamiętnik. Dużo rzeczy się nie pamięta, a później naprawdę człowiek ceni.
A nie, nie chciała Pani właśnie napisać tej książki w formie pamiętnika? Świadomie Pani tutaj używa właśnie trzeciej osoby, bo Anna mówi w trzeciej osobie, tak? Oj tak, to było właśnie z Pani powrotem. Dyskutowaliśmy z moim mężem. I on uważa, że powinna tak w postaci ja. A ja się upierałam, że będzie trzecia osoba. Będzie lepiej. Tak mi się wydaje. Lepiej się... Tak mi się wydaje. Może się pomylę. Nie jestem taka pewna. Zobaczymy, jaka krytyka będzie. A skąd taka pewność, że w trzeciej osobie? Dlaczego tak Pani chciała? Pewien dystans to stwarza może, tak? Do... Ja chcę właśnie dystans stworzyć. Mhm. Wiele rzeczy łatwiej mówi w trzeciej osobie niż właśnie w pierwszej osobie. Panie Ryszardzie, w takim razie poprosimy o kolejny fragment. Zobaczymy, jak to na piśmie w książce. Starsza pani na nikogo nie zwraca uwagi. Idzie prosto do domu. Kuzyn Nox sadza ją przy stole i z powagą mówi: droga babciu, żona i dzieci haj przyjechały dziś do twojego domu. Podchodzi do Ann, bierze ją za rękę i prowadzi do siedzącej babci. To jest Ann, najstarsza córka Hai. Ann stoi wyprostowana przed babcią, która uważnie się jej przygląda. Ann też patrzy na babcię, nie mrugając powiekami. Babcia bierze jej ręce w swoje dłonie, nic nie mówi. Potem lekko głaszcze ją po plecach i cicho szepcze: plecy jak u ojca, zgarbione. Babcia głaszcze Ann po plecach, a ona próbuje jeszcze bardziej się garbić, żeby być jak najbardziej podobna do taty. Po raz pierwszy słyszy, że się garbi. Mai z Hong podchodzi do babci i kuca przed nią. Bierze jej wolną lewą dłoń w swoje ręce i przykłada do policzka. Droga matko, jestem żoną Hai, a to jest Hong, jej najmłodsza córka. Starsza Lan przyjedzie później. Babcia zdejmuje rękę z pleców Ann i obydwie dłonie kładzie na dłoni synowej. Siostro, najstarsza siostro Hai. Patrzy na nią z czułością, a jej twarz wyraża troskę i dobroć matki, która odnalazła zagubione dzieci. Raptem cofa ręce i pyta: a gdzie ich ojciec? Gdzie Hai? Jej głos wciąż jest cichy, ale teraz pełen napięcia. W domu rozlega się płacz. Płaczą wszyscy, tylko babcia siedzi nieruchomo, patrzy przez okno daleko w przestrzeń, poza drzewa i krzaki. Wygląda jak zahipnotyzowana, jakby szukała w pamięci wizerunku pierwotnego syna, który gdzieś się zagubił w przeszłości. Jej twarz przypomina kamienną rzeźbę, którą uformował i wygładził czas. Ann jest bardzo poruszona. Niezrozumiałe uczucia wprawiają ją w drżenie. Spotkała babcię dopiero dzisiaj, a ma wrażenie, jakby mieszkała z nią zawsze, jakby znała ją od chwili, kiedy otworzyła oczy i zobaczyła świat. Babcia wcale nie jest jej obca. To przecież mama taty. Emanuje miłością. Ann czuje, że babcia bardzo ją kocha. Po dłuższej chwili babcia ponownie kładzie rękę na plecach Ann, a drugą ręką obejmuje ramiona Hong. Opłakiwałam go przez kilkadziesiąt lat i moje łzy już wyschły. Hai nie ma wśród nas
ale pozostawił nam żonę, dzieci, swoje drogocenne krople krwi. Bądźmy mu za to wdzięczni, bardzo wdzięczni. Powoli wstaję od stołu. A teraz chodźmy do domu. Babcia była bardzo ważną postacią w pani życiu, jedną z najważniejszych. Ja myślę, że ja mogę powiedzieć, że babcia była najważniejsza osoba w moim życiu. Ważniejsza niż moja matka. To jest może tak trudno dla niektórych zrozumieć, ale ja to rozumiem. Myślę, że jak przeczytają państwo książkę, to też to będzie jasne, albo przynajmniej odrobinę się rozjaśni, dlaczego babcia była tak ważna. Przede wszystkim babcia była niezwykłą osobowością. Babcia była chyba mądrością, tak mi się wydaje. No ja widzę o mojej babci same dobre cechy. Naprawdę. Nie dlatego, że to jest moja babcia. Jest feudalna, jednocześnie jest nowoczesna, bo czasy się zmieniały i synowie, prawda, robią rzeczy, które normalnie nie powinną robić. Bardzo tolerancyjna i przede wszystkim po prostu jej miłość. I właśnie, jeśli można mówić o miłości, to nie wiem, czy istnieje jakieś większe miłości między rodzicami, krewnymi i tak dalej. I to tak kształtowało mnie, że ja uważam, że więzy rodzinne to jest szalenie ważne. To jest tak ważne, dla nas przynajmniej. I to babcia mnie tak uczyła. I próbuję, jak tylko mogę, żeby to kontynuować. Jej, że tak powiem, sposób traktowania rodziny. Ale ten sposób traktowania pani przez babcię i przez rodzinę, on był jednocześnie twardy i łagodny. Tak, ja miałam taki hartujący. Tak, ja mam, babcia nigdy mnie nie przytula, to znaczy rzadko, chyba że przypadkowo, nie chcąco tam, troszkę się tam przyłożę głowę czy coś do niej, ale nie tak jakby moja mama. Moja mama betrze mnie, głaska, całuje i to i owo, ale nie babcia. Ale ja czuję, że ona mnie kocha na swój sposób. Także miłość czasem nawet nie trzeba słów, ani pokazania tak na zewnątrz. Poza tym to nasza tradycja to jest taka, że nie pokazuje się tak. Nie wykazuje. Emocji na zewnątrz, tak? Tak, emocji na zewnątrz. No ale te wszystkie emocje są w pani książce, więc gdzieś trzeba było dać ujście i to no właśnie znajdujemy w książce właśnie. Sama na drodze. Tak. I próbowałam, żeby oddać tą, żeby przekazać właśnie tą niewidoczną miłość, jaką właśnie odczuwałam. Tak. To zdecydowanie się pani udało. Każdy kraj czegoś uczy. Pani miała okazję, właściwie chyba można powiedzieć szczęście, że się pani znajdowała i przenosiła w różne szerokości geograficzne, w różne kultury, w różne środowiska. Co każdy kraj panią nauczył? Co dała pani Polska na przykład? To życie tutaj, studiowanie. Co daje pani Norwegia? To jest złożone, to jest trudne pytanie. Co Polska mnie nauczyła? Ja wiem tylko jedno, że czuję się wśród Polaków jak ryba w wodzie. To znaczy, że jak oni robią, to chyba wy wiecie, jacy jesteście, że tak stworzyli taki nastrój, że ja się tak czuję. Ja naprawdę wszystkich witam. Polacy są, jakby tak powiedzieć, impulsywni, tak. Lubię impulsywność, bo to oddaje takie prawdziwe reakcje, uczucie takie pierwsze. Jak ich pozna, tak jak ja poznałam w czasie studiów, przede wszystkim moich kolegów na moim roku i innych, no to oni są bardzo otwarci.
Chociaż wtedy to też nie mówili za dużo o polityce, tylko kawałki opowiadały, ale ja tak nie bardzo zrozumiałam, o co im chodziło. Prawda, bo to, co tak negatywnie wtedy mówili, to ja myślałam, że to są reakcjoniści, bo przecież to wszystko jest dobrze. O co im chodzi, nie? Ale znajduję właśnie u Polaków czego ja nie znalazłam na przykład w Norwegii. To jest ta bezpośredniość, tą bliskość. I ja powoli, jak mam męża Polaka, mam rodzinę bardzo jesteśmy związani do dzisiaj. Ja doszłam do wniosku, że Wietnamczycy i Polacy mamy bardzo dużo wspólnego. Mamy bardzo dużo tych dobrych i złych cech, niestety. Tak jest. I to może dlatego się dobrze czuję wśród Polaków. Bardzo dobrze się czuję wśród Polaków. Czasem nie wiem, dlaczego pojechałam do tej Norwegii. Ale Norwegia z kolei daje mi wtedy możliwość zawodową. Jakieś takie mniej skomplikowane życie. Ja nie należę do ludzi, ani mój mąż, ludzi, którzy umieją jakoś tak razić w trudnych sytuacjach takie rzeczy, robi różne rzeczy i tak dalej. No i poza tym jeden element mi się wydaje, że bardzo ważny dla mnie wtedy, bo Wietnam wtedy akurat po wojnie z Francuzami zaczyna wojnę z Ameryką. Mieszkając w Polsce, pracują, czy stoi, czy leży, 2000 ci się należy, to nam nie stać na to, żeby pomóc naprawdę mojej rodzinie w Wietnamie, który wszystkiemu brak. A Norwegia daje nam tą możliwość. I to jest jeden z elementów. W dodatku do tego, że to jest bardzo przyjemne środowisko norweskie. Powoli naprawdę to są może ludzie bardziej zamknięci, tak z dystansem, bo się krępują, ale ja ich poznam, to pierwszorzędni w ogóle ludzie, na których można polegać. Są tak zorganizowane, że tylko człowiek wie, że tak trzeba robić, tędy trzeba chodzić, koniec, kropka. Nic nie trzeba w ogóle kombinować, nic tam nie trzeba, nic więcej robić. Pracować i ma to, co się ma. Nie wzbogaca się tak, jakbyśmy pojechali do Ameryki czy coś takiego, bo tam jest taki system podatkowy, że im więcej zarabia, tym więcej płaci. To jest prawdziwy socjalistyczny kraj. Wtedy naprawdę. Widziałam na przykład ministra, który stoi tak jak ja, czekając na autobus. To dla mnie to jest coś niesamowitego. Myślałam, że ja ci zdziwni ludzie, nie? Jestem wychowana, żeby w pewnym sensie zawsze szacunek, jeszcze jak tak, panie dyrektorze, panie kierowniczko, pani to, pani owo, a już nie mówię o minister czy tego, to już się kłania, już się oddala. A tutaj ludzie w ogóle nie zwracają na niego i się. Uważam, że on robi swoją robotę tak, jak my robimy swoją robotę. Dużo rzeczy, ale tak jak pani pyta, jak w Polsce, prawda? No dobrze się czuję, no naprawdę dobrze się czuję. No coś musiał być coś w tych Polakach, że się dobrze czuję z wami. Panie Ryszardzie, prosimy o kolejny fragment w takim razie. Sama na drodze. Miesiąc później mama zawiadamia przez stryja, że przyjedzie tego samego dnia i zabierze Ann od razu do domu. Ciocie przygotowują jej ubrania, buty i inne drobiazgi. Babcia nie mówi, żeby jeszcze została, tylko prosi ją, żeby była grzeczna. Dobrze się uczyła i za rok przyjechała z Lan i Hong na wakacje. Obiecuje, że wysuszy dużo batatów
i zostawi jej pachnące ogórki murop do przyrządzania zupy z suszonymi raczkami. Mówi Ann, że już za nią tęskni i prosi, żeby napisała list, gdy tylko nauczy się pisać. Ciocia Hoang zabija kurczaka, z podrobów gotuje gęstą zupę z ryżem, część mięsa mieli na kotleciki i zawijane na leśniki, a resztę gotuje i kroi na kawałki. Kupuje rzeczne muszelki, żeby ugotować zupę z pachnącymi ogórkami. Smaży też słodko-słony boczek. Na mamę czekają same smaczne i niecodzienne potrawy. Ann jest niespokojna. Cieszy się i smuci. Wie, że będzie bardzo tęskniła za wszystkimi i wszystkim, co tutaj zostawia. Mieszka na wsi dopiero od kilku miesięcy, a czuje się bardziej przywiązana do tego miejsca niż do Hanoi, gdzie mieszkała przecież dłużej. O Gui Shop prawie już zapomniała, tylko wciąż myśli o grobie taty. Wieczorami wychodzi na podwórko i siada na ganku. Od kilku dni nie widać księżyca, tylko gwiazda polarna. Świeci mocniej niż zwykle. Ann patrzy na nią i mówi do taty: wyjeżdżam stąd, wiesz? Trochę się cieszę, a trochę nie. Mama ma przyjechać tego popołudnia. Wcześniej rano Ann idzie z ciocią na wyspę, żeby plewić chwasty na polu orzeszków ziemnych. Prosi ciocię, żeby jej pozwoliła pójść na Lamgiang. Chce popatrzeć na rzekę i zaraz wracać. Ciocia pozwala. Jednak po chwili przybiega zdyszana na brzeg rzeki i mocno ją obejmuje. Nie mogę zostawić się samej. W południe Ann nie może zasnąć. Leżąc obok babci, przygląda się uważnie pooranej zmarszczkami twarzy, tak jakby chciała wyryć w pamięci jej wizerunek. Trudno jej opanować wzruszenie. Po drzemce, kiedy słońce jeszcze mocno grzeje, pojawia się jakiś mężczyzna w mundurze koloru khaki. Rozmawia z babcią i ciociami, a potem pochyla się nad nią i mówi, że mama nie może przyjechać, bo musi załatwić Wing ważną sprawę. Dlatego wysyła jego, aby zabrał dzisiaj Ann do Win, a jutro rano pojadą do Hanoi. Wysłannik mamy zostaje na obiedzie. Ciocia Hoang cicho płacze. Oczy ma spuchnięte i zaczerwienione. Po jedzeniu babcia rozmawia z gościem, a Ann idzie się umyć przy zbiorniku. Słyszy, jak babcia pyta, czy mama przyjechała do Wing sama, czy może z jakąś delegacją. Mężczyzna mówi, że z towarzyszem Luongiem, a on jest kierowcą. Ann drętwieje. Już zapomniała o wujku Luongu. A teraz jego obraz nagle powrócił. Czuje się rozbita, oszukana. W brzuchu wszystko jej się przewraca. Siada na kamiennych żarnach. W głowie ma pustkę. Potem nie czuje ani smutku, ani radości i o niczym nie myśli. Wszystko gdzieś się pogubiło. Nie pamięta, jak długo tak siedzi i wbija spojrzenie w mokrą ziemię. Chodź już, dziecko. Woła babcia, odprowadzimy was do stacji, a potem pójdziecie przez most Yenxuan na drugą stronę, gdzie czeka samochód. Ann nie podnosi głowy i nie odwraca się w stronę babci, tylko krótko odpowiada: nigdzie nie pojadę. No i nie pojechała. I tutaj też jest tajemnica, dlaczego nie pojechała. Czy możemy trochę rozwikłać? Wuj,
pokój, jak się pojawił, tak? Zostawimy to, tak? Dobrze, bo to jest też bardzo ważny moment. Także zostawimy wam. Zachęcam do kupowania książek. Tak, to się wszystko wyjaśni. Ale potem już pani się pogodziła z sytuacją, tak? Tak, już później się jak pani troszkę dorosła, to pani zrozumiała pewne rzeczy? Tak, jak dorosłam, to całkiem nie zrozumiałam wszystkiego, ale, ale próbowałam, próbowałam po prostu zrozumieć. Także mamy tutaj niesamowite zwroty akcji, trochę jak w thrillerze, bo rzeczywiście tak już teraz mówiąc poważnie, rzeczy, które się dzieją podczas tej drogi od dzieciństwa ku dorosłości, to są wydarzenia dramatyczne, bo akurat to dzieciństwo pani przypada na bardzo burzliwy okres w historii Wietnamu. Bardzo przełomowy. Tak. Jak to na panią wpłynęło? Czy to panią właśnie zahartowało? Czy utwardziło mnie w jakiś tak sposób? Zahartowało, tak, wpłynęło. No sytuacja mi się wydaje, trudności. Przeżyliśmy i nie tylko strach i tak dalej, ale i braku wszystkiego, łącznie z głodem. Wpłynęło na mnie również jakieś dla mnie niezrozumiałe między tym, co ja sobie wyobrażałam, a tym, co właściwie tak na własnej kurze, na własnych przeżyciach po prostu doświadczyłam. I to hartuje. Hartuje również, że nie ma po prostu innej racji. Trzeba się razić w takiej sytuacji. Podkreśla pani, zresztą to wynika z książki, że więzy rodzinne są dla pani bardzo ważne, bardzo istotne. Jak sobie pani radzi w takim mieszanym układzie rodzinnym? Jak państwo pielęgnują jedną obecnej? I drugą tradycję? Tak, mąż, obecnej. Dzieci. Mąż, dzieci, teściowie i tak dalej, tak? Ja tutaj jednak moja młodość, to znaczy ten okres, który najbardziej można wsiąkać, kulturę, tradycje i tak dalej, to już dla mnie nie jest tak trudno, gdybym przyjechała powiedzmy z Wietnamu bezpośrednio i ożeniłabym się z Polakiem. Także jeśli chodzi o to, to ja myślę, że ja miałam o wiele łatwiejszą drogę. Nie było tak dramatyczne, chociaż dużo rzeczy, dużo nieporozumienie między sobą, takie błahe. Powiedzmy, jak mój mąż, jak nie pracowałam, drugi syn się urodził i nazywał mnie moja gosposia, to ja się tak oburzyłam, dlatego że nie ja pracuję, to ja jestem twoją gosposią. No i on uważa, że ty nie rozumiesz, bo niuanse to ma być takie pieszczotliwe. To ja jeszcze bardziej się zgniewałam. Co ty uważasz, że ja nie rozumiem po polsku? Na przykład. Tego rodzaju nieporozumienia. Ale tak to mam doskonałe w ogóle stosunki z rodziną moich teściów i rodzeństwa męża, bo oni przyjęli mnie naprawdę bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Żadnych jakichś takich, żebym czuła, że nie jestem, prawda, tej samej rasy, czy czegokolwiek. A dzieci czują się właśnie Polakami i Wietnamczykami jednocześnie? Jak pani im opowiada o kraju? Czy byliście, po ilu latach pojechaliście do Wietnamu z dziećmi? Tak. Byliśmy z dziećmi, ale ponieważ przez 20 lat ja nie mogłam pojechać do Wietnamu i nasz dom jest polski dom z tradycjami właśnie polskimi, bo uważam, że jeśli się mieszka, ma męża Polaka, mieszka w Polsce, to nie trzeba po prostu sztucznie utrzymywać swoją tradycję, tradycję, którą można przekazać inaczej. Także nasz dom jest polski dom. I dzieci się czują się jak najbardziej Polakami, świetnie mówią po polsku. My rozmawiamy w ogóle w domu po polsku i dzięki temu właśnie także mogłam przełożyć tą książkę na polski język. No właśnie, czy to nie było trochę tak jak pisanie jeszcze raz drugiej książki? Bo to jest trudna sztuka przekładu. Czy pani korzystała z czyjejś pomocy?
To jest bardzo trudne. I teraz rozumiem właśnie tych dobrych tłumaczy, albo prawda, tego, bo nie każdy można tłumaczyć, żeby być wierny. Ja czytałam właśnie kilka przetłumaczeń jakieś pół wieku temu literatury wietnamskiej, ale to już najpierw przez francuski język, a potem na polski, to naprawdę mi się płakać chce. Bo nie oddaję tego, co książka chce powiedzieć. Także to była druga trudna droga, ale chyba wyszło nieźle. Poza tym rozumiem język polski i to jest bardzo ważne. Jeśli tak, nie można powiedzieć, że tą książkę została przetłumaczona, raczej przełożona. Panie Ryszardzie, prosimy o kolejny fragment. Babcia sama robi sos sojowy. Mówi, że jej sos jest zawsze dobry, pachnący i słodki. Przygotowuje go parę miesięcy przed tet i zostawia beczkę w ciemnym miejscu, w stałej, nie za niskiej i nie za wysokiej temperaturze, żeby dojrzał i osiadł. Sos sojowy zwykle jest słony. Dlaczego twój jest słodki? Pyta Ann. A, to jest inna słodycz. Nie taka jak w trzcinie cukrowej lub cukrze. Trzeba wiedzieć, jak tę słodycz wydobyć, tłumaczy babcia. Robienie sosu jest bardzo pracochłonne. W jego przygotowaniu biorą udział również ciocie. Babcia używa prostej, dużej, wypalonej, glinianej beczki. Ann nie potrafi dziś powiedzieć, co dokładnie babcia robiła, ale pamięta, że używała jajek, żeby sprawdzić, ile trzeba dodać soli. Jajka muszą być zniesione przez kury tego samego dnia. Jednakowe, kształtne, nie za okrągłe lub za podłużne. Ann pomaga cioci wybierać te jajka i trwa to dosyć długo. Ciocia Tin dokładnie miesza zawartość beczki grubym kijem z bambusa tylko w jedną stronę, żeby rozpuściła się sól, którą babcia sypie po trochu do sosu. Kiedy wydaje się, że sos jest już wystarczająco słony, babcia wkłada do niego jajka i obserwuje, jak głęboko opadają pod powierzchnię. Jeśli zanurzają się do połowy, ilość soli jest odpowiednia. To bardzo ważne, żeby sos był słony tak jak trzeba. Dlatego sól można dodawać tylko po troszeczku, mówi. Robię ten sos od kilkudziesięciu lat i pomimo, że jestem dokładna i ostrożna, nigdy smak nie jest jednakowy. Dużo też zależy od klimatu i zbioru w danym roku. Skoro jesteśmy już przed wątku kulinarnym tutaj w tej książce, to tą książkę się czyta momentami jak książkę kucharską, dlatego że kuchnia jest tak zupełnie inna, te potrawy i nazwy są tak egzotyczne. Ja już wiem, że by przyzwyczaić się do naszych zwyczajów kulinarnych było Pani na początku trudne, jak Pani przyjechała do Polski. Proszę coś o tym powiedzieć, bo to jest zabawne, jak się tego słucha, ale na początku to wcale nie było takie miłe. Głodowaliśmy. Po prostu nigdy nie widziałam masła, nie piłam mleko. Jak na śniadanie nam w stołówce dali zupę mleczną z makaronem, no to dla mnie to jest coś okropnego. No i jakiś tam twarożek, nie wiem co to jest. Także jak przyjechaliśmy, byliśmy szczupli, chudzi po wojnie, a potem jeszcze bardziej skudliśmy. No i w końcu trzeba było właśnie kucharze i kierownik naszej grupy właśnie dyskutować, co wy chcecie jeść. Ryż, narysujemy ryż, bo nie wiemy, jak ten ryż się nazywa. No i oczywiście się tak ucieszyli, że to ryż, no i nam dali ryż, ale to ryż ze śmietaną bitą.
roku i sukrem, no to jest coś okropnego, no znów jesteśmy. A w tej chwili jaka kuchnia obowiązuje? Też polska kuchnia? Przyzwyczaiła się pani? Czy ten resz jednak został w dalszym ciągu w menu? Został wciąż, tak. Polska, teraz już nie trudno znaleźć w ogóle produktów wietnamskich, więc prowadzę kuchnię. Mój mąż bardzo lubi wietnamski obiad. I czasem to jest tak nie wietnamski, nie polski, nie europejski, tak już mieszane. Pytam, co to za potrawy, a wiem, to jest a la letan, no bo tak teraz jest, tak. Książka również może nam wszystkim trochę otworzyć oczy na Wietnam, bo my się obracamy pewnie w stereotypach, o Wietnamie wiemy bardzo niewiele, a po przeczytaniu tej książki dostrzegamy zupełnie inny kraj, zupełnie inną kulturę i też innych ludzi. Czy taki pani miała zamiar? Bo z jakim stereotypem Wietnamczyka spotkała się pani w Polsce? Ja muszę powiedzieć, że pisząc tą książkę nie myślałam o tym, żeby tak przekazać, bo ja przekazałam tylko to, co ja czuję. Ja myślę, że książka powstała i może dzięki temu można przekazać inną stronę kultury, tradycji Wietnamu. Dlatego, że no, mnie się wydaje, że Polacy, to nie jest wasza wina, to jest wina może że mało literatury wietnamskiej, które zostało tutaj, prawda, przekazana, że znacie tylko o wojnach wietnamskich. Najpierw z Francuzami, później z Amerykanami, zniszczeniu i tak dalej. A potem już może skojarzycie się z handlem. Tak mi się wydaje. Bo ja sama, jak przyjechałam tutaj, to ja też tak mi się wydaje, że coś mi nie pasuje, bo nasz kraj to nie tylko handel, tylko za straganami, prawda, barami i takie rzeczy. A przez książkę to poznajecie bardzo proste życie, bardzo taki, ma swoje takie ciekawe różne niuanse życia w kulturze wietnamskiej. A jakie było wrażenie, kiedy pani po latach 20, tak, przyjechała do Wietnamu? To był zupełnie inny Wietnam niż ten, który pani opuściła w latach 50. Niewiele się zmieniło, dlatego że po 20 latach, w 79 roku wróciłam do Wietnamu po 20 latach, to wtedy jest po wojnie wietnamskiej w 75 roku, to znaczy 4 lata później. Ale ponieważ Wietnam wygrał wojnę, to się blok NATO, Ameryka chyba nie potrafiła znieść tej klęski. I Wietnam została dyskryminowana, izolowana. Nikt nam nie pomagał. A kraje socjalistyczne wtedy też mieli kłopoty, miały kłopoty ekonomiczne. Także Wietnam zastałam tak samo biedną, może nawet i jeszcze biedniej, jeszcze trudniej niż jak ja opuściłam Wietnam w 59 roku. Bo odwiedziłam właśnie Wietnam w 59 roku, tak. A czy rodzina zaakceptowała pani decyzję właśnie opuszczenia kraju i związania się z Polakiem? Czy to była trudna decyzja? O, to o tym to będzie w drugiej książce. Nie było tak łatwo, skoro napisze pani o tym w książce, to znaczy, że to się nie obyło pewnie tak zupełnie prostą drogą. Oczywiście, że nie. Proszę zrozumieć, że ja też rozumiem, że wysłali nas po to, nie po to, żeby później zdobyć swój zawód i zostawić tutaj, bo nas wysłali, żebyśmy wrócili i zbudowali nasz kraj. Nigdy nie miałam zamiaru, żeby tu zostać. Raczej mój zamiar to było tak, że trzeba się nauczyć jak najlepiej, jak najwięcej doświadczenie wraca do kraju i zbudowa swój kraj. Ale życie inaczej potoczyło. Także, a co moja rodzina? No wyobraźcie sobie, co byście reagowali, jakbyście mieli taką córkę i nie wróci. Na pewno nie byliście szczęśliwi. Ja myślę, że moja rodzina była bardzo nieszczęśliwa, chociaż list, który dostaliśmy po otrzymaniu wiadomości, że ja wyszłam za mąż, oni dowiedzieli się,
trochę dlaczego, bo koło tej sprawy to jest wiele jeszcze komplikowanych spraw, turbulentnych. No i dostaliśmy bardzo dyplomatyczny list adresowany i do mnie, i do mojego męża z gratulacjami. Ale co oni myśleli wtedy? Nie wiem. Wiem tylko, że teraz kochają tego mojego chłopaka jak własnego syna. Przepadają wszyscy za nim. Także wszystko się dobrze zakończyło, chociaż to wymagało wiele lat. No i to przeczytamy w książce, która pewnie już niebawem. Tymczasem proszę pana Ryszarda o przeczytanie ostatniego fragmentu. Tak. Mija ostatni rok szkoły średniej. Stryj stawia Ann warunek, że musi zdać i dostać świadectwo gimnazjalne, aby mogła się starać o przyjęcie do liceum w Huintukang, blisko jego miejsca pracy. Ann proponuje, że przerwie naukę na rok z powodu trudnej sytuacji finansowej rodziny. Argumentuje, że nawet jeśli nie musiałaby zamieszkać na stacji, i tak ucząc się w liceum, nie mogłaby pomagać w tkaniu materiałów i innych pracach, z których utrzymuje się rodzina. Stryj uważa, że to wykluczone. Trudno byłoby ci potem zdać egzamin po roku przerwy. Niezależnie od tego, jak ciężko nam będzie, twoje wykształcenie to najważniejsza sprawa do chwili, aż skończysz wyższą uczelnię. Na ten temat nie będziemy więcej rozmawiać, dobrze? Niby pyta, ale de facto już zadecydował. Chcąc, nie chcąc, Ann musi zaakceptować jego decyzję. Dobrze wie, że stryj myśli o jej przyszłości. Czuje się wdzięczna, a jednocześnie zobowiązana, żeby go nie rozczarować. Któregoś dnia po przyjściu do szkoły Ann dowiaduje się, że nauczyciel Kiet przeniósł się do innej szkoły. Ann podejrzewa, że nauczyciel Hao zna ich tajemnicę i powód odejścia Tieta, bo mówi: skoncentruj się teraz na nauce i egzaminach, inne sprawy potraktuj jak przeszłość. Jak przeszłość? Powtarza po nim mimowolnie Ann, a Hao odpowiada: z czasem zrozumiesz. Bardzo dziękujemy. Pan Ryszard Tronczewski, to były fragmenty książki Sama na drodze. No i tutaj mamy kolejny zwrot akcji, też kolejną bardzo ważną sytuację, ale też nie będziemy wtajemniczać, dlaczego nauczyciel przeniósł się do innej szkoły i kim był nauczyciel i czy wywarł jakiś wpływ na życie Ann. Nauczyłam się pani wielu rzeczy podczas tej wizyty u babci w trakcie swojego dzieciństwa, między innymi tkactwa. Czy pani jeszcze tka? Czy ma pani coś na pamiątkę własnoręcznie zrobionego, albo coś, co zrobiła babcia, stryjenka? Nie, niestety nie mam żadnych jakichś takich kawałków tego tkactwa, ale tkałam i całkiem dobrze tkałam, naprawdę. Zamkniętymi oczami. Także nasza wieś to jest właśnie słynne od tkactwa. Tak, ale nie mam nic żadnych. Szkoda. Naprawdę szkoda. A odwiedziła pani wieś, kiedy była pani w Wietnamie, w ten pierwszy raz? Nie, dlatego że wieś się bardzo zmienił i moi stryjowie, ja byłam właśnie za każdym razem, prosiłam, żebyśmy pojechali na wsi. A oni wymyślili różne cuda, żeby tak po prostu, żebym nie pojechała. I w końcu kiedyś zdecydowaliśmy z mężem, jak pojechaliśmy i powiedzieliśmy tylko stryjom, że my jedziemy na wieś, jak chcecie, to pojedźcie z nami. No i wtedy musieli pojechać. I później zrozumiałam dlaczego. Dlatego, że wieś się bardzo zmieniła. Nie chcieli, żeby było mi smutno. Po prostu w pamięci mojej została moja wieś, moja rzeka,
mój dom rodzinny, wszystko. I oni widocznie chcieli, żebym ja zapamiętała to tylko. A tutaj w międzyczasie wojna, zbombardowane, zniszczenie. No dużo smutnych rzeczy się właśnie działo się na wsi, na mojej wsi niestety. Czyli w tej książce chciała też pani ocalić od zapomnienia taką wieś, jaką pani pokochała i taką, jaką pani pamiętała, tą z dzieciństwa. Tak, ja to opisałam, żeby po prostu uwiecznić moją wieś. Ja chcę pamiętać coś dobre i to chyba mi bardzo pomaga w życiu. Ja nie lubię myśleć o rzeczy, które jest przykre, bo to nam nic nie daje. Chociaż tam leży, a to niech sobie spokojnie leży. Ale to nie ma co się paprać. Pamiętasz to, co jest dobre. I to jest właśnie moja filozofia życia. Patrzeć na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dlaczego, ostatnie może pytanie moje, dlaczego tak długo musieliśmy czekać na książkę? Dlaczego zdecydowała się pani 2 lata temu dopiero pokazać światu to, co pani myśli, czuje, No dlatego, przeżywa? Że pracowałam zawodowo i bardzo lubię mój zawód. Architektura to jest wspaniała w ogóle rzecz. Ale później powiedziałam, na zawód to jest wolny. De facto można człowiek pracować, aż umrze, prawda? Tak jak poeta, tak jak pisarz, tak jak malarz, nie ma końca. Ale powiedziałam sobie, że albo teraz definitywnie pożegnam się z moim zawodem, bo tak to nie potrafię po prostu pisać, robię jedno i drugie. Bardzo prosto. Może nie za późno, może jeszcze następne książki będą. W takim razie czekamy na kolejne książki. Już niedługo, tak? Kiedy ukaże się Na rozdrożu? Na tą czekamy. No, ja myślę, że to jest bardzo dobrze najpierw, żeby sama Na drodze dotarła do czytelników najpierw, zanim druga książka będzie. Także nie potrafię powiedzieć, jak długo. Naprawdę. Ale ona jest już skończona w jakimś stanie surowym, czy jeszcze ona jest, czy ona w stanie się surowym, jeszcze? Tak jak stan surowy w budownictwie. Teraz trzeba właśnie wystrój wnętrz, trochę no, to uprawy, mamy specjalistę dekoracje też, i tak dalej. Tak. W fazie dekoracji jest książka, tak? Tak, tak. Proszę Państwa, ja dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Państwo mają ochotę o coś zapytać. Państwo znają tutaj naszą bohaterkę dzisiejszego spotkania, także jeżeli ktoś ma ochotę, to prosimy śmiało pytać, a za chwilę będzie czas na takie indywidualne spotkanie, na autografy. Ja miałem pytania, ale nie będę mówił, dobrze, dlatego że ja czytałem książkę. Już zauważyłem, że autorka, czyli szwagierka. Tak, szwagierka, nie chcę zdradzać szczegółów, więc powiem za dużo pytań. No to co, niech to będzie tajemnica, rzeczywiście, tak, żeby się przyjemnie czytało. W każdym razie dla mnie to była bardzo miła rzecz, ta książka, bo nigdy nie przepytywałem. Poznałem no, ją z innej strony, nową jak gdyby. No, tak. Ja mam pytanie, bo czy wynika z tej karteczki, którą dostałam w załącznik do książki. Opisuje pani swoje przeżycia w Wietnamie, swoją drogę, ale i wcześniej jest od wyjazdu z Chin. Ten taki, jak pani tam się znalazła, czy jak to było? No to muszę krótko powiedzieć, że moi rodzice są Wietnamczykami i w czasie zawieruchy, a to znaczy w czasie walki, to jeszcze z latach 20., 1920, to rodzice musieli właśnie pojechać z Wietnamu, żeby brać udział w walce patriotycznej przeciwko kolonizatorom. I tam się urodziłam. Potem po śmierci mojego ojca, właśnie dlatego wróciłyśmy przez góry, lasy, dżungle, żeby do ojczyzny, do Polski, do Wietnamu, tak. A jeszcze jedno pytanie. Pani wioska znajduje się bliżej jakiego dużego miasta, takiego, którego będzie można na mapie znaleźć? Wietnam jest taki jak S, tak, prawda? I to leży tak zupełnie prawie, że w środku. A miasto prowincjonalne się nazywa Vinh. Vinh. V-I-N-H. Tak.
prawie że najwęższa część Wietnamu, tak. A ta rzeka jest piękna. Kto z Państwa jeszcze ma ochotę? Ja chciałam Pani przede wszystkim serdecznie podziękować, że była Pani uprzejma napisać tą naprawdę wspaniałą książkę. Na koniec tej krótkiej wypowiedzi dam Pani, tylko dla Pani, do przeczytania to, co o tej książce myślę. Jeśli to się kiedyś znajdzie w jakiejś innej książce, bo sądzę, że tych książek będzie więcej, to będzie mi miło. Książka to jest przede wszystkim książką interdyscyplinarną. I tutaj, tak jak jest Pani architektem, mówię Pani budować. Z wykształcenia jest Pani architektem i umie Pani projektować, ale doskonale to projektowanie sprawdza się w łączeniu interdyscyplinarnej filozofii, i to dosłownie na wielu dziedzinach. Ja naliczyłam sobie tego króciusieńko 17, ale przytoczę oczywiście tylko ze 3. Mianowicie, może zacznę od bardzo prozaicznej rzeczy, ale w tej chwili w kryzysie, który jest kryzysem ogólnoświatowym, zdanie wydaje mi się tak ważne w tej książce, ważne dla wszystkich ludzi. Mianowicie zdanie pochodzące, dotyczące ekonomii. Póki jest człowiek, póty jest majątek. To, co człowiek tworzy, to człowiek tworzy majątek, a nie odwrotnie. Moja babcia to powiedziała. Właśnie. I pani babcia była wspaniałą ekonomistką. Dalej, a propos babci, to trzeba brać przykład z babci w tych najcięższych czasach. Bierz przykład z babci, odkładaj na czarną godzinę. Trzeba mieć zawsze trochę w rezerwie. Bardzo mi się ten fragment podoba i przyznam, że zamiast kredytów, to może jednak tą filozofię babci zastosujemy. Bardzo głęboka i bardzo realna filozofia na dzień dzisiejszy. Poza tym, no z dietetyki cudne rzeczy. Po powrocie z miasta tata wypija szklankę ciepłej, przegotowanej wody. Być może dlatego mi się to podoba, że ja tą ciepłą, przegotowaną wodę pijam już od lat, nawiasem mówiąc, zawdzięczam ją pani rodakowi, z którym byłam na studiach. Także jest to jakiś taki most wietnamski, polsko-wietnamski. On miał wspaniałą dziewczynę, zawsze pili wodę i największym zaszczytem było zaproszenie na tę wodę. Następną taką bardzo ciekawą rzeczą to jest etyka. Pozwolę sobie zacytować już pewnie przedostatni fragment. Dlaczego tata musiał opuścić kraj? Żeby później tęsknić za domem i pisać takie smutne wiersze? Dlaczego Francuzi zabili stryja? Proszę mi powiedzieć imię, bo nie umiem wypowiedzieć. Hurio. Za to, że chciał wygonić ich z Wietnamu. Przecież Francuzi mają swój kraj. Dlaczego tu przyjechali, zabrali im ziemię i odebrali prawo do rządzenia? Bardzo aktualny, globalny problem i taki wydaje mi się godny przemyślenia. Ostatnią rzeczą z tych wielu fragmentów chciałabym zacytować o miłości. Aktualny temat. Tak, temat aktualny zawsze i pod każdą szerokością geograficzną. Ludzie przeżywają mniej więcej to tak. Nie mam apetytu, nie mogę spać i bez przerwy myślę o Hoanie. Kiedy go widzę, czuję niepokój, pali mnie gdzieś w środku, czerwienie się, a kiedy go nie ma, widzę, że znów za nim tęsknię. Zakochałaś się, wykrzykuje Ann. To niemożliwe, taki grobas? Przecież się nie wydłużył. Jest taki, tak samo okrągły. Dziwne, ale teraz wydaje się, że nie jest taki brzydki. Jest nawet ładny w inny sposób. Bardzo mi się to podoba. Serdecznie Pani dziękuję. Pomieszanie nauki z uczuciami
Bardzo, bardzo dobrze. Książka łatwa do czytania, łatwa do przeżywania, a przede wszystkim zmuszająca nas do bardzo głębokich refleksji. Warto ją przeczytać jeszcze raz, żeby podzielić na partie, co gdzie. I wtedy wyłuskamy to, co najważniejsze. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. A tu karteczka dla pani. Ja również bardzo dziękuję, naprawdę. Pani wytyczyła rzeczy, które pisałam tak naturalnym sposobem, a teraz... Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze? Będziemy powolutku kończyć, bo jest czas na, będzie czas jeszcze na autografy i na indywidualne. Jeśli ja dobrze pamiętam, to jeszcze w czasie studiów próbowałaś chyba sił w poezji. Czy coś z tego zostało? Pan jest... tutaj pytał o poezję, jeżeli ktoś nie słyszał pytania, to... Kolega, właśnie skończyliśmy architekturę razem. Ja zaczęłam pisać wiersze, nie poezję, można tak powiedzieć. Poezja to ja byłam na koncercie Wam na pewno bardzo dobrego, znanego poety, Krzysztof Cezary Buszman. Jego teksty są śpiewane właśnie w różnych piosenkach. To jest poezja. Moje wiersze były bardzo smutne. Ja nie umiem pisać nic, jeśli jestem wesoła. To jest problem. Ja mogę tylko pisać wiersz, kiedy jestem smutna, bo coś mnie dręczy. I to zostało. Ja pamiętam, że właśnie w wydaniu wietnamskim to moja siostra absolutnie chciała, żebym wszystkie te wiersze miłosne i tak zwłaszcza miłosne, dobra dziewczyna, kobieta już dzisiaj, musisz to włączyć do książki. A ja tego nie włączyłam. Po prostu mi się wydaje, że nie wszyscy rozumieją poezji i tylko tak fragmentarycznie. Tak. Zresztą tą poezję znajdzie pan w książce. Tam jest bardzo dużo wierszy, które pani Letan zamieściła. Proszę. W książce. Tak, w książce. Proszę państwa, bardzo państwu dziękujemy za oficjalną część spotkania. Pozwolę sobie tutaj... Dziękujemy Państwu i zapraszamy tutaj do stołu. Pani Letan będzie podpisywała książki, będzie można coś powiedzieć, wyrazić wdzięczność. Wam dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję Ryszarda Rączewskiego, mojego bardzo serdecznego przyjaciela od wieku, moich wszystkich tu znanych i nieznanych. Naprawdę jestem wzruszona. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Państwa zapraszam.